Tego tygodnia Supa Strikers Musical. Kim jest Gavin Brinkley? I dlaczego chce zrobić o nas musical? Ha, właśnie. Futbol i muzyka to złe połączenie. W jednym i drugim trzeba umieć grać. Sir Gavin Brinkley z wszystkiego wyczaruje musical. Nie widzieliście musicalu Szał Bąbelków? Jest znany z tego, że dogłębnie bada każdy temat. Szybciej! Szybciej! Możemy przejść do rzeczy? Boż, przepraszam bardzo. A, Supa Strikers. To miłe, że mogliście wpaść na próbę generalną. Pewnie, żaden problem. Już nie mogę się doczekać. Bo by nie było nudno. A skąd? Wczoraj zaprosiliśmy dziennikarzy. I byli zachwyceni. Kolejny hit Brinkley'ego. Dzisiaj ważny mecz, dziś próby dzień. Słychać w polu pierwszy gwizdek, czas na grę. Czuła struna. Ja wiem, jak kopać piłkę. Daj mu, zrób tę drobną zmyłkę. Kop, kop, niech wreszcie tutaj padnie gol. Podej do mnie, graj na bramkę. Podrybluj swą zruszpankę. Ach ja! To wyborna była gra. W sporcie każdy szansę ma. Uff, nareszcie koniec. Raz wygrywasz, raz przegrywasz. W sporcie tak niestety bywa. Gotowy, synku? Tak. A? Ty chyba nie. Jesteś tam, gdzie startuję ja. Nikt jak ty me marzenia zna. Jesteś ojcze wzorem najpiękniejszych cech. Zawsze, synku, będę wspierał cię. 10 lat później. Słuchajcie, koledzy, cieszę się z wygranej, ale nie spoczywajmy na laurach. Super! Jestem w przedstawieniu! No i znowu mnie nie ma. Będę grał, by mistrzem być. Walczyć chcę, nie będę tego kryć. Fanów tłum, zaszczytów moc. Czasem śnię o tym całą noc. Lecz najchętniej wspominam te piękne dni, gdy pierwszą super piłkę przyniósł tata i dał mi. Gotowy? Tak. A ty, synu? Ha, masz mnie, tato. A ty masz mnie, Shaker. Jakie to było wzruszające! Czuję, jak radość wypełnia moje serce! A ja czuję, jak coś mi się przewraca w brzuchu. Mój obiad! Ble. To było straszne! Nawet ja źle grałem! Jak śmiecie! Przepraszam, Sir Brinkley, ale to nie o nas. A już na pewno nie o mnie. Pomieszał pan nawet podstawy. W futbolu się nie kozłuje, zio. Właśnie, odrób pan pracę domową. Kogo obchodzi, co myślicie? Sir Gavinie, pana to obchodzi. Bez ich aprobaty nie może pan legalnie użyć wizerunku drużyny. Rozumiemy się? Mam się przed nimi płaszczyć? Słuchajcie, chłopcy, niech Sir Gavin robi swoje. My musimy przygotować się na kolejne spotkanie. Zgadzam się z człowiekiem w brzydkim garniturze. Róbcie to, co wam każę. Bez nie ma takiej opcji. Zwijamy ten cyrk. Ten musical to zło. I może zrobilibyście go lepiej? A tak. Genialne. A? Supa Strikers opowiedzą własną historię. W końcu to wy skaczecie po boisku, bijąc ciosy, kozłując i nie tylko. Ja się skupię na muzyce, ale teksty będą wasze. Interesujące. Możemy co nieco naprostować. A da się dodać trochę więcej metalu? Nie ma takiej możliwości. Proszę, trenerze, naprawdę chce pan, żeby grał go ten Słuchajcie, gość? Koledzy. Trochę lepiej. A, nadstawcie uszu, koledzy. Okej, ale musi mnie zagrać ktoś inny. Cedric, wylatujesz. Gavin, to miała być moja przełomowa rola. Taki biznes. Vince, obczaj to. Supa Strikers będą tak zajęci nuceniem piosenek i podpisywaniem brzydkich zdjęć staruszkom, że ich rozniesiemy. Być może, ale błysk reflektorów może dodać im pewności. Wiesz, ten typek Brinkley wysłał nam zaproszenia na premierę.
Może znajdzie się sposób, żeby zniszczyć im tę chwilę. Jestem za tym, żeby napisać dobry musical, ale nie wolno nam zaniedbać przygotowań do meczu z United. Oczywiście. Wiadomo, muzyka trenerze. Dla moich uszu. Spokojnie, babcia Garcia otworzy. Sir Gavin Brinkley? Wielkie nieba, macie złoty fortepian? O, jest jak książki, służy tylko do ozdoby. To się zmieni. Shaker, może ty zaczniesz? Gdzie się pomyliłem w twojej historii? No, po pierwsze, mój tata nie mógł chodzić na mecze. Zaginął zdobywając Kilimandżaro, kiedy byłem dzieckiem. O, rozumiem. Jomo, Vince i ja graliśmy wtedy w tym samym klubie. Jomo był z nas trzech najbardziej zdolny, ale zaginął, nim zdołał osiągnąć swój pełen potencjał. Za to, kiedy tu był, dużo grał z Shakerem w nogę. On cię nauczył kopnięcia z przewrotką. Tak, i wszystkiego, co umiałem. Znaczy, jako dzieciak. A, tak? Pokazał mi, co ważne jest. Gdy miałem kilka lat... Tak! Sportowe buty kupił mi. No tak, to fakt. Bym w nich dogonić mógł świat. Spróbuj wyskoczyć z wiodącej nogi. Mam jedną szansę, by zrobić to dobrze. Uczyłem się i uczę wciąż, bo przerwy nie chcę dać czas. Taty głos skądś szepce mi, idź w przód, do celu dąż. Było super, Shaker. Tak. Może to się faktycznie to uda. To się totalnie uda. Świetnie, chłopaki. Widzicie, właśnie tak to działa. Wymyślamy słowa na już, improwizujemy. No dobra, do dzieła. Fantastycznie. Kto następny? Zaraz. Raz morski potwór napadł mnie. Tu trochę basów dodać chcę. Gdy wściekły tygrys ruszył w tan. On tam raczej nie był sam. Brawo! Kapitan ma podwodną łódź. W niej dopiero fale czuć. Za plackiem z jagód wprost przepadam. Ja makaronem się objadam. A ja słabość mam do kapryśnych dam. Shaker to gość, nigdy nie ma dość. Choć się różnicie, razem zwyciężycie. Raz, dwa, trzy. Każdy mecz razem zwyciężymy. Każdy próg razem przeskoczymy. Dobra robota. Już niedługo wszystko będzie gotowe. Muszę przyznać, że moim aktorom nie chce się tak ciężko pracować. O, dla nas to norma. Słuchajcie, chłopcy, pakujcie torby. Jedziemy na trening o 10:00. Widzę, co masz na myśli. Shaker? O, dobra, już biegnę, nie przesadzacie? Ktoś chce się z tobą widzieć. Minęło trochę czasu, Shaker. O, siemka. A pan to kto? Jestem ojcem Shakera. Powiedz nam, Jomo, jak nas znalazłeś? Wczoraj rano czytałem gazetę i natknąłem się na recenzję waszego musicalu. 3 gwiazdki od bzdury i chałtury? Dadzą nam 5, gdy usłyszą nowe piosenki. Piszą o twoim dzieciństwie. Pewnie strasznie namieszali, ale zacząłem czytać i nagle wszystko wróciło. Miałem wypadek i całkiem straciłem pamięć. Na szczycie Kilimandżaro. Shaker mówił, że tam pan zaginął. Ostatnie, co pamiętam, to głośne pęknięcie i deszcz kamieni. Kiedy się obudziłem, leżałem pod śniegiem i miałem hipotermię. Wow. I pan to przeżył? Legendarne! Musiałem jakoś wygrzebać się na wierzch. Przynajmniej taką wersję przekazał mi ratownik. Shaker, przepraszam, naprawdę niczego nie pamiętałem, ale... Teraz już pamiętam. Mówisz, że nazywasz tę strategię lejkiem? Tak. No i? Zaczynamy wolno, grając na środku pola. I to przez całą szerokość boiska. Kluczem są dokładne podania. Skrzydłowi czekają, a potem pędzą na środek. Aż w końcu któryś podaje piłkę Shakerowi. Lejek kończy się na nim. Kopniak z przewrotką. Wiesz, kto go tego nauczył, co nie? Niezły fikołek stan. I gładkie wykończenie. Ale będziesz pod bardzo dużą presją. Chyba dasz radę zrobić to na meczu. Pewnie, żaden problem. Ach, moja krew. Klasycznie, pomiędzy nogami. Założenie siatki. Zdaje się, że niecałe słownictwo growe ci jeszcze wróciło, Jomo.
ale żaden piłkarz nigdy nie zapomina, jak żonglować piłką. No dalej, pokaż nam, co potrafisz, Jomo. Ej, co to ma być? Mam cię teraz zabawiać jak jakieś zwierzę w cyrku? Nikt cię tu do niczego nie zmusi. Dość przeszedłeś. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie grać tak jak dawniej, odkąd zaatakował mnie lew. O, ty atak lwa? Walczył pan z krwiożerczym lwem? Nie, lwica broniła tylko swoich młodych. Ja wsadziłem turystów do naszego jeepa i przy okazji uszkodziłem kostkę. Ocalił pan ludzi! To naprawdę super! Ma pan więcej historii, co? Dość tego! Wracajcie do pracy! Mamy dosyć sił, by trawę wróg rył i by ze złości wył. To może jeszcze nie to, ale próbujcie dalej. Kolacja gotowa. No co? Lubię małe kąski, dobra? To dziwne, stary. To dziwne nawet jak dla mnie. I po co ci kubek, nie kapek? No i ten poplamiony koc. Twój kocyk jest na czas drzemek. A gdybym nie miał tego kubeczka, mógłbym wylać sok jabłkowy. Hej, Jomo, mógłby nam pan opowiedzieć kolejną historię? Tak, ale to bardziej historyjka z chwili dla ciebie niż przygoda. Kiedy Shaker był malutki, przybiegł do mnie i krzyknął: tato, tato, mój fąbek uciekł. Szkoda, że nie widzieliście tego uśmiechu, mały szczerbo. Skończ, proszę, dość tego. Co jest? Pojęcia nie mam, kim jesteś, ale powinieneś już stąd pójść. Słuchaj, wiem, że ci ze mną nie po drodze, więc mogę sobie pójść, jeśli Shaker też tego chce. Ja... muszę wyjść. Sprawdzę, czy nic mu nie jest. 10? Ale pan Matador nie występuje w reklamach za mniej niż 20. Mhm. Aha, nie wciskaj mi kitu, Neil! Podlicz to jeszcze, ale chcę rozmawiać z Olafsonem! Nie chciałem mówić o tym, jak wciąż bardzo mi go brak. Nie wie już, jak dziś gram. Jak tacie mam dać znak? Synu, pomyśl o tym, że przeminął już ten czas. Chwilę przecież tylko chcę, by coś łączyło nas. Zrobiłem może błędów 100, a ja i tak co roku czekałem. Pozwól, a wyjaśnię ci. Trochę za późno się postarałeś. Nie odchodź, przykro mi, wiesz. Spróbujmy znów zrozumieć się. Zburzmy ten milczenia mur. Zdobyłeś ze mną tyle gór. Nie było cię przez długi czas. Twój pierwszy rower żółty był. A każdy kumpel o takim śnił. Ha! Wyskocz z wiodącej nogi. Masz jedną szansę, żeby się udało. Proszę. Spróbujmy, może uda się. Spróbujmy, uda się. Spróbujmy znowu razem być. Jak ojciec i syn. Jak ojciec i syn. Znów żyć. Nieźle ci idzie z gitarą. A tobie na klawiszach. Może to kwestia genów? Pójdę już sobie. Ale przyjdziesz na premierę, tak? Za nic bym tego nie przegapił. Premiera Super Strikers Musical. Zarezerwowane. Shaker chyba za chwilę się rozpłacze. Wygląda na to, że zrobiłeś wrażenie. Cóż, dostałem doskonałe info o postaci. Ojciec Shakera był twoim przyjacielem? Jest takie powiedzenie. Trzymaj przyjaciół blisko, a swoich wrogów jeszcze bliżej. Miło się gada, ale muszę już tam zejść. Nie chcę się spóźnić na przedstawienie. Nie obejrzysz przedstawienia. Dostaniesz forsę i wyjedziesz z miasta. Ale obiecałem Shakerowi. Takie obiecanki, cacanki. Poczekajcie. Dobrze.
A teraz słuchajcie, chłopcy. Jak ojciec i syn znów żyj. Każdy mecz razem zwyciężymy. Każdy próg razem przeskoczymy. Wierzę, że nam się udało. A to dzięki Gavinowi Brinkley. Sir Gavinowi, młody. Czuję, że mogę wszystko. Tak, strasznie mam ochotę pograć w nogę. Jutro totalnie rozniesiemy United. Co nie, Shaker? O. Och, biedny Shaker. Tatuś znowu cię zostawił. Poczekaj, aż zobaczy wynik jutrzejszego meczu. To dopiero będzie rozczarowanie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Na scenie czeka nas epicki pojedynek. Może i są tematem nowego musicalu, ale czy Super Strikers potrafią grać jak z nut? No, skrzydłowi świetnie zgrywają się w jednym rytmie. Luźny Joe wchodzi na wysokie nuty. Ale czy Shaker trafi w ton? No dalej, dasz radę, Shaker. Brakło mu nieco siły wybicia na popisowe kopnięcie. Czy mogę jakoś panu pomóc? Poproszę taksówkę na lotnisko. Oczywiście, doliczę do... Pokój 514? Mam tu dla pana przesyłkę. Dostał pan bilet na dzisiejszy mecz. Sam Shaker go przysłał. Wciąż możemy spróbować coś odbudować. To chyba nie do mnie. To pan nie jest Jomo? Poprosiłem o taksówkę, tak? Trenerze, proszę, musi mnie pan zmienić. Nie daję rady. Niestety musisz próbować dalej, Shaker. Shaker ma! Nie trafiasz w wyższy ton, co Shaker? Duma! Do mnie! Jest pan tego pewien, trenerze? Shaker naprawdę ma problem. Shaker ma problem z pewnością siebie. Jeśli go zdejmę, będzie tylko gol. Ziomek, jeśli nie czujesz się na siłach, to tak naprawdę nigdy się nie postarasz. Ale to nic takiego, Shaker, rozumiemy tak, cię. Tak, naprawdę przykro nam, że twój tata nie przyszedł. To nie jest mój tata! Mój tata by przyszedł, prawda? Wysłałem mu nawet bilet na ten mecz. Głupi jestem. Shaker, przyszedł ktoś do ciebie? Jednak dostałeś wiadomość. Czekaj. Przykro mi, Shaker. Nie jestem twoim tatą. Co? Ziomek, lepiej zacznij gadać i to już. Albo babcia gar... Jestem aktorem. Zapłacono mi za tę rolę. Kto ci zapłaci? Ci dwaj z Niepokonanych United. Nauczyli mnie wszystkiego o Jomo. A, mogłem się domyślić. Jedyną osobą, która znała Jomo lepiej niż ja, był Vince. Wow. Jomo i Vince? Kumplami? Shaker. Różnijmy się. O, cześć. A pan kim jest? Jest nikim, Klaus. I właśnie wychodzi. Słuchaj, wiem, że jestem przypadkowym aktorzyną, ale mając takiego syna, byłbym naprawdę dumny. Wielka szkoda. Liczyłem na to, że odziedziczę dryg do gitary. Znam ze trzy akordy, improwizowałem. Sir Gavin by to docenił. A wiesz, że my też umiemy improwizować? Nie, chłopaki? Ściana, zarzuć beat! Już rozumiem, do czego zmierzacie. Każdy mecz razem zwyciężymy. Każdy próg razem przeskoczymy. Każdy mecz razem zwyciężymy. Wyskocz z wiodącej nogi. Masz jedną szansę, żeby się udało. Gol! Kryć Shakera! Cała trójka głupki! Została chwila do ostatniego gwizdka, a nadal jest remis. Czy któraś drużyna ma asa w rękawie na wielki finał? Taki przewidywalny! Zbił się w powietrze! Ale wraz z trzema rywalami! Dzięki czemu nikt nie kryje El Matadora! Mój zdolny matador!
wsadzi do wisko. Wymyśliłeś jakąś nową przewrotkę? Czasami trzeba improwizować, brachu. Tak, wasz królewicz wrócił na tron! Widzę to doskonale. Wielki El Matador musical. A może babcia Garcia? Nowy musical. Tak łagodnie się kojarzy. Ach, na samą myśl się wzruszam. Interesujące. Daj mi 60 i pogadamy. To mieliśmy umowę. Obiecanki cacanki, co nie? Hej, dzięki za twoje słowa o moim tacie. Gdyby cię widział, byłby dumny. Ta, czas odpuścić to marzenie. Już nigdy nie wróci. Biedny typek. Już nigdy nie zobaczy taty. Wiesz, niektórych wrogów chcesz trzymać bardzo blisko, a za to innych w jak najbardziej odległej krainie. To wiesz, gdzie jest tata Shakera? Zostały 2 minuty do końca półfinału. A technikali dosłownie rządzą tym meczem. Co za niespodziewany atak skrętnego tygrysa. Który daje tylko tą pierwszą okazję na strzał. Ale Shaker ją spalił. Nie idzie mu najlepiej w końcówce sezonu, Mac. Wygląda na zmęczonego. Cóż, za chwilę odpocznie. Bo zwycięska passa technikali zawiodła ich wprost do finału Superligi. Tony, ty geniuszu, przeszedłeś sam siebie. Technikali wygra puchar właśnie dla ciebie. Jesteśmy w finale. Po zabawie. Do akcji. Co się dzieje? Agenci Superligi przejmują boisko! Panie Ver, technikali są oficjalnie zdyskwalifikowani. Za używanie zwiększającej wydajność nanotechnologii. O, błagam. Pojęcia nie mam, o czym mowa. O nanobotach w mózgach graczy. Zwiększyły ogólną sprawność sportową. Jak się dowiedzieliście? Anonimowe źródło. A? Czyli jakiś wścibski nochal na mnie doniósł. FC Super Strikers przechodzi do finału. Wow, co? Serio, man? Ale czemu musieliśmy grać cały mecz? Wyniki badań przyszły dopiero 20 minut temu. A jak mówi kodeks agentów Superligi, nigdy nie przerywa się meczu. Zgłoście się za tydzień w Vice przed meczem finałowym. Tak! Ulżyło mi! Opłacało się trenować. Byłem pewien, że już odpadliśmy. Hurra! Będzie super. Koniec gry. Finale Superligi! Przybywamy! Dobrze powiedziane. Trenerzy, czy jesteśmy gotowi na żelazne czołgi? Tak, niektórzy z nas ostatnio nie grają najlepiej. Ach, wiem, że chodzi ci o mnie i że ostatnio gram, jakbym nie umiał. Ale jakie to ma znaczenie? Po co tak naprawdę właściwie gramy? Dla reszty drużyny. Dla fanu! Dla dreszczyku wygranej! I dla dobrze płatnych umów reklamowych. Okej, pewnie. Kiedyś też mnie to nakręcało. Ale odkąd gram tak okropnie, nie widzę żadnego powodu, żeby grać dalej. Trenerze, Shaker nie powinien za tydzień grać. To dla niego za duża presja. Co by nie mówić, to mecz finałowy. Nie ma co się czarować. Koleś się zawiesił. Posłuchajcie, nie porzucimy Shakera tylko dlatego, że kiepsko mu idzie. Grał razem z nami w każdym meczu tego sezonu. A teraz my musimy wesprzeć jego. Dzień meczu. Więc będzie w składzie podstawowym w ten weekend, a jedyne, co musimy zrobić w finale, to wdrożyć 4 podstawy futbolu. Umiejętności, trening, strategię i zespół. Więc wyjdźcie tam i dajcie czadu! Byle raz do boju! Wyjdziesz z tego, Shaker. Po prostu biegnij przed siebie. Dzięki, trenerze. Postaram się, ale myślę, że to mój ostatni mecz. Czołgiści ciężko walczyli o swoje miejsce w finale. A Super Strikers wyglądają na gotowych do walki. To mecz jak ze snów. Trykoty fantastycznie rozgrywają. No dalej, dajcie mu szansę. Piłka leży na siatce. Miał głowę w chmurach zamiast na piłce. Pomyłka jak u amatora. Coś jest nie tak z Shakerem. Przyda mu się nowa przyśpiewka. Shaker, Shaker, ty wciąż jesteś wielki. 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 Oh!
kto to się obudził? Hej, stary! No, nieźle nas wystraszyłeś. Dobrze, że żyjesz, Shaker. Wygraliśmy? Nie, przegraliśmy. Ale to akurat żaden problem. Tak, masz dużo poważniejsze. Rzuć na luz, Shaker. Problemy? Nie kumam, o co chodzi, tygrysie. Ha? Kajdanki? Na tomografii twojej głowy po wstrząśnieniu mózgu lekarze znaleźli wspomagającą nanotechnologię. Jak u technikali? Ziomek, może to wziąłeś przypadkiem? Fakt, ktoś mógł mu to wrzucić do żarcia. Może zjadłeś albo wypiłeś coś dziwacznego przed finałem. Chłopaki, jak ktoś mógł pomyśleć, że zrobiłem to, by lepiej grać? Ostatnio byłem przecież tragiczny. Kibice myślą, że to dlatego oszukiwałeś. To co teraz? Czekacie proces i wyjaśnienia przed zarządem Superligi. Jeśli okażesz się winny, dostaniesz dożywotni zakaz. Rany, ale nic nie brałem, więc wygramy proces, nie chłopaki? Da, czy ja wiem, stary? Te dowody są całkiem jednoznaczne, Shakerman. Hej, chłop musi odpoczywać, poszli mnie stąd i to wszystkie. Pan się uspokoi, panie Sierkiej, telewizję obejrzy, wyluzuje. Zawsze wiedziałem, że ten lamus tylko udaje świętoszka. Zaufaliśmy mu. Czuję się po prostu zdradzony. Superligo, powtórz test. Niewinny. Shaker wypuścić niewinny go. Jest. Musical o Super Strikers z całkiem nowymi piosenkami o tragicznym upadku Shakera. Skąd wiadomo, że Shaker jest winny, doktor Toniu Verono? Zdjęcie z tomografu, które wykonaliśmy, jednoznacznie wskazuje na jego winę. Shaker przejdzie na emeryturę młody i zhańbiony. Tonia Verona. Bardzo przypomina Toniego Verna. Może pomyślał, że go wsypałem? I to jakaś jego dziwaczna zemsta. 4 rano. Zdajcie raport sprzed wejścia. Czysto, szefie. A schody pożarowe? Też czysto. Co z drzwiami od sali? Nasz ptaszek wciąż siedzi w klatce. Chłopaki, można trochę ciszej? Niektórzy próbują uciec. Zapomnij, Shaker! Stąd nie ma ucieczki! Ptaszek wzbił się do lotu. Powtarzam, ptaszek wzbił się do lotu. Carvey! Grind! No i 360! Spróbuj, budyniu! Niebo w gębie! Wow! Au! I to rozumiem! Już się nie wymknie. Jest na schodach. Koniec zabawy, Shaker. Muszę was rozczarować. Zabawa dopiero się zaczyna. Ptaszek wyleciał z gniazda. Zmień koszulę na czystą, zanim szef cię zobaczy. Faktycznie pyszny. No dobrze, oto co wiemy. Uciekinier ma 2 godziny przewagi. Jest szybki, sprawny i w rodzinnym mieście. Ale Shaker to nie byle piłkarzyk, który coś przeskromał. To jedna z najbardziej znanych twarzy świata sportu. Ciężko mu się ukryć. Transport publiczny? Też odpada. Pójdzie po pomoc do tych, którym ufa. Super Strikers! Są dla niego jak bracia. Sprawdzimy ich, ale to zbyt oczywiste. Jest za mądry. Zasada 143. Agenci noszą czarny garnitur. Szef, wybaczy. Odebrałem garnitur z pralni. Zostawiłem w aucie, ale zniknął. Więc uciekinier ma na sobie garnitur, świeżo wybrany. I jakieś 2 rozmiary za mały. No co? Czekacie na specjalne zaproszenie? Jazda mi stąd! No już, sio! Znajdźcie mi go! Nie chciałem jeszcze bardziej się wkopać, ale gdzie jego czarny garnitur? Agent specjalny John Hackett zawsze znajduje zbiega. Gdy jesteś tak dobry, sam wymyślasz zasady. Niewinny Shaker z kartonu? Jest. Petycja online o ułaskawienie? Jest. Zestaw przekąsek na ciężkie czasy? Jeszcze jest. I Shaker we własnej osobie. Wow! Stary! Shaker! Myślałam, że wyjechałeś z miasta. Wrobili mnie i mam podejrzenie, że doktor Tonia Verona, a może raczej Toni Vern, ma z tym coś wspólnego. Oszustwo i technologia. To musi być Toni. Agenci Superligi! Musicie się włamać do Atletech, dowieść, że to ustawka i zadzwonić, gdy zdejmiecie Toniemu maskę. Do ciebie? Chcę zobaczyć jego minę, gdy go złapiecie. Macie 3 sekundy na otwarcie tych drzwi. Albo zaraz ich nie będzie. 1, 2, 3! Szukamy Shakera. Tego? Shakera? Tutaj? W moim małym domku? Chciałabym.
No dobrze, cóż, tak, w sumie był tutaj, ale... Naprzód, Shaker! Przepraszam, jestem jego fanką. Ruchy, ruchy! Stary, blokujesz moją super ucieczkę! Shaker! W samochodzie wcale nie ma naszego ptaszka. Po nagłej ucieczce ze szpitala Shaker próbuje zmierzyć się z Johnem Hackettem w biegu przez płoty. Hej, Vanessa, to chyba jest nasz dom. Błagam cię, życie to nie bajka, Terry. To naprawdę on! Wow! Dawaj, Shaker! Tajemnica smacznego udka z grilla tkwi w tym, żeby nigdy nie spuszczać ja oka... Hej! Mój kurczak! Czy to dzięki nanotechnologii Shaker jest taki szybki? Nie wiadomo, ale na pewno prowadzi w tym wyścigu. Hej, wy tam! Tak! Nie dostaliście przepustek dla gości. Bez tych małych cacuszek nie weszlibyście do laboratorium. Dzięki. Chwila, moment. Każda przepustka dla gościa to jedno cappuccino w naszej stołówce. Zawsze zapominam powiedzieć o kawie. To ślepa uliczka, Shaker. No dalej, ten dowód serio by mi się przydał. Ej, stary! Spędza! Fran! Nie uwierzysz, co udało nam się tu znaleźć. Co spędza? Gadaj! Darmowe cappuccino! Muszę przyznać, że szybki jesteś, młody. Ale teraz cały świat zobaczy twoje aresztowanie. Shaker ucieka. No weź, Shaker! Teraz naprawdę wpadł! Ale to chyba lepiej, że w końcu go zabiorą. Przynajmniej będzie bezpieczny. Co? Tak cię to śmieszy, młody? Jesteś przecież otoczony. Nie zna pan okolicy, co? A ja się tutaj wychowałem. Moja podstawówka jest o tam, za rogiem. A boisko, na którym tata uczył mnie przewrotki, jest dwie przecznice stąd. To naprawdę wzruszające, młody. Nie rozumie pan. Przewaga własnego boiska. A stary Jimmy, kierowca Gimbusa, jeździ punktualnie od 20 lat. Nie! Jefferson, Johnson, Kowalski... Oh, Shaker! Tutaj jest! No i pięknie! A zdjęcie jest czyste! Shaker jest niewinny! O, dzień dobry! Tony Averon! Pora na przedstawienie! Ha! A kogoż my tu mamy? Gwiazda piłki nożnej, a nadal próbuje jeździć na gapę. Nigdy nie da im się dorwać, Shaker! Dzięki, Jimmy! W samą porę na gwóźdź programu. Doktor Verona. Czy aby na pewno... Dla znajomych Tonia. W czym mogę pomóc? Wyznając nam prawdę, Toni! O nie! Tak okropnie nam przykro. Nie jest pani Tonim Vernem w przebraniu. To brzmi jak rozczarowanie. Jak rozumiem, chodzi wam o wyniki Shakera. No raczej. Po co mówić superliderze, że Shaker ma nanobota w głowie, skoro zdjęcie jest czyste jak łza? Musicie pamiętać, że mają rozmiar nano. Wow. Boty przedostają się aż do medula futbolata, gdzie zwiększają ogólną sprawność fizyczną. Wyciągnęła je pani, prawda? Tak, i przekazałam w ręce Superligi jako dowód. Przykro mi, stary. Ale się nie poddajemy, dzięki, Shaker. Ziomy, ale zrobiliście, co się dało. Wróć do nas, Shaker. Martwimy się. Wróć do nas, Shaker. Martwimy się. Wróć do nas, Shaker. Martwimy się. Coś się ruszyło? Nie, ale to najsmutniejszy grill, jaki szpiegowałem. Chłopaki, wyobraźcie sobie, jak on się tam czuje, całkiem sam. Potrzebuje nas, szefie. Wiem o tym. Jako drużyna musimy go wspierać. A najlepszą formą wsparcia będzie pomoc agentom w sprowadzeniu go do domu. Czeka go uczciwy proces i przysięgam, że nikt go nie skrzywdzi. Hej, co tu robi dwóch skrętnych tygrysów? Shaker? Shaker! Wracaj!
Wszyscy mnie zdradziliście? Nie, Shakerman, to wcale nie tak. To dla twojego dobra. Nie ma sensu uciekać. Niezłe. Niezłe ruchy. Jedziesz, Shaker. Nasz młody wciąż ogarnia. O, mój motor. Ukradł mi kluczyki. Nanoboty od doktor Werony. A teraz zawróćmy tę łajbę. Ale ja jestem niewinny! Nie chcę z panem walczyć! To mogłeś zostać w szpitalu! Przestań uciekać! Możemy się tak zabawiać do końca twojego życia, ale musisz spytać sam siebie, od czego teraz uciekasz? Od pana! Halo! Wiesz, co mam na myśli. Próbowałeś techniki, ale żaden mały robot nie zastąpi tego, co straciłeś. Straciłeś swoją miłość do gry. Klasyczny przykład wypalenia. Może czas zająć się czymś nowym. Na przykład być komentatorem. Dzień! Meczowy? Pięknym Strike Landzie! Może wolisz robotę w głównej siedzibie Superligi? Nasz ptaszek jest już w zespole. Byłbyś też świetnym agentem młodym. Ja? Z twoim talentem do piłki, czterema podstawami w małym palcu, umiejętności, mocne treningi, strategiczne myślenie i... Zespół? Próbowali cię tylko chronić, młody. Chodź ze mną, znajdziemy ci nową karierę. Dzięki, ale jeśli nie gram w piłkę, nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Ha, jak dobrze móc powiedzieć to na głos. Mam dość! Chyba faktycznie nie masz czego szukać w Strike Landzie. Wiem, nawet trener i chłopaki mnie skreślili. Hej, a gdybym im nie powiedział, że cię złapałem? Mogłeś tego nie przeżyć. Okej. Okay. Pod warunkiem, że znikniesz na dobre i już nigdy nie zagrasz w futbol. Stoi. Proszę jeszcze oddać wielkiemu Bo motocykl. No jasne, młody. Sprzedany. Au! Hej, jesteś bardzo zajęty? Potrzebuję pomocy, tato. Też grałeś kiedyś w nogę, nie? Odpuściłem to już dawno temu. Ale mnie zawsze powtarzasz, żeby nie odpuszczać. Fakt. Podaj piłkę. Tak. Czadowo! Zapomniałem, jakie to zabawa. Tato, kop z przewrotku. A tak, wyskocz z wiodącej nogi. Masz tylko jedną szansę, żeby się udało. Wow! Ha, nawet biegać nie umiesz, lamusie. Nic ci nie jest, bracie? To wy mnie nie porzuciliście? O czym ty w ogóle mówisz, Shakerman? Oberwałeś Johanem w głowę, stary. Źrenice reagują normalnie? Boli cię głowa? Masz zawroty? Mdłości?
Czuję się jak w niebie. Świetnie, nie ma wstrząsu. Na pewno nie chcesz wracać do domu? Dobrze jest. Przypomniałem sobie, po co właściwie gram. To piąta podstawa piłki nożnej. Piąta? Tak, zabawa! Bezbramkowy remis, więc obrona czołgów ma oczy otwarte. Czekają na konkurs rzutów karnych. Kapitanie, do mnie! Ale Shaker ogrywa ich jak chce. Jest w najgorszej formie w swoim życiu, ale uśmiecha się, jakby miał urodziny. Umiejętności. Trening. Strategia. Gol! Zespół! Zupa Strikers wygrywają finał Superligi w spektakularnym stylu! Naprawdę się pozbierałeś, co bracie? Tak, trzymaj, Shaker! Król wróci. Myliłem się co do ciebie, Shaker ziom, a jednak nie zawiesiłeś się na amen. Na chwilę. Wciąż myślisz, że to twój ostatni mecz? Nie ma opcji. Czyli nie wypaliłeś się? Właśnie, Shaker, mówiłeś, że nie wiesz już po co gra. Myśleliśmy, że chcesz to rzucić. Bez przesady. Miałbym to rzucić? Gram w grę, którą pokochałem jeszcze będąc dzieckiem. Mam ją we krwi. Nic więcej się nie liczy. No co? Chłopaki, ten statek zaraz przedziurawi naszą planetę. Co z tym zrobimy, chłopaki? Celujcie w statek matkę! Dasz radę, no dalej? Pole siłowe! Okej, pocisk wejdzie tylko przez ten szyb wentylacyjny. Jesteś ostatnią nadzieją Ziemi, Jones. Dasz radę! Ej, kosmici, chcecie się zabawić? No to macie piłkę! Cięcie! Ten tekst to porażka. Potrzeba więcej więcej zium i więcej kabum! Potrzebuję pomocy, panie reżyserze! Ten pasek w majtkach wszedł właśnie w międzygalaktykę! A piłkogedon. Jestem zmęczony. Jestem głodny. Muszę do łazienki. Z drogi, ludzie! Świetna robota! Było fantastycznie, wspaniale, badabum! Ale jednocześnie, no wiecie, do chrza. Shaker, to ma być kultowy tekst, iskra pod ten cały ogień. Te słowa muszą walnąć! Dlatego dzisiaj będę nad nimi pracował, żeby już jutro stworzyć magię kabum! Panie Pluzio, już jutro gramy z niepokonanymi United. Umawialiśmy się, że uwinie się pan do dzisiaj. Trenerze, luźna guma. Nic nie przygotuje chłopaków lepiej. Widział pan ich ruchy? Są jak bum, bim, bam! Faktycznie, wszyscy pracują nad dokładnością, a sceny w zawieszeniu pomogą im w grze w powietrzu. No właśnie, trenerze, próbował pan już naszych rogalików? Są po prostu... zjedzone. Po dokładnej analizie najlepszego gracza Supa Strikers dowiedziałam się, co tak wyróżnia Shakera. Znaczy poza tym, że taki z niego lamus. Soniu, śmiało. Istnieje 47% szansa, że Shaker spróbuje strzału z daleka. To proste. Shaker strzela więcej goli, bo częściej próbuje. Tak! Dingan! Twórcy przeboju Król Strzelców dawaj przedstawiają film o rodzinie. Mamusiu, co to jest? Strach. A nasza planeta po prostu stoi im na drodze. Los. Nie mamy wyboru, ludzie. Potrzebujemy ich pomocy. I futbol. Reżyser wizjoner Alex Plozja i drużyna Supa Strikers. Król Strzelców 2, a Piłkogedon.
Ha, te przegrywy nakręciły kolejnego gniota? Już niedługo kończą zdjęcia. To musi być super być gwiazdą futbolu i gwiazdą filmową. Soniu? Wnioski są takie, że to Shaker nam zagraża. Musicie go spacyfikować, zanim strzeli. Dziękuję. Rany. Bycie aktorem jest tak naprawdę strasznie nudne. Bo to za proste. Po prostu dajesz kogoś, kim nie jest. Ale praca na planie ma plusy. Tyle, że niektóre plusy są lepsze od innych. Prawda, El Matadorze? Gadajcie, który z was, barbarzyńcy, korzystał z mojej własnej luksusowej toalety! Ja. Chodzę do Toy Toya. Ja korzystam z tej na planie. A ja z tej wbudowanej w mój kombinezon. Masz toaletę wbudowaną w kombinezon? Ja, oczywiście. Całkiem nieźle idzie wam to aktorzenie, ale sam w końcu znajdę winowajcę. Czas, żeby piłka była w grze. Nie. Pora wywalić ich z kopa. Porażka! Myśl, Alex, myśl! Łatwo o błąd, gdy chaos w krąg. Mam pod kontrolą myśli ciąg. A potem? Mój strzał! Tak, mój strzał! halo! Na dziś skończyliśmy. Wynoście się! Tego lata bardzo młody, przeceniany napastnik Superligi występuje w kinowym hicie, ale pewnego dnia na planie jego uprząż pęka. Tragedia! A może zatrzaskuje się na noc w garderobie? Pomocy proszę, jestem straszną beksą! Nikt go nie usłyszał, ale reżyser dostał walizkę kasy na swój kolejny wielki przebój. Hej, stworzyłem karierę z dwóch rzeczy. Kabum! Wielkich eksplozji i bum! Lojalności. Umiecie to chociaż przeliterować? L-O-J-A-L-N-O-S-C-I. Czy wiecie, jak ciężko pracowałem? Ile dotąd kabum filmów zrobiłem? Ilu ludzi własnonożnie wykopałem z planu? Tak, Jerry, wszystko w porządku. Coś słyszałem, ale to pewnie jakiś mały kocurek. Miau, 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 miau. Uwielbiam tę piosenkę. Jaką, głupku? L-O-J-A-L-N-O. Sukces to jest nasz cel! Z lojalności dumny bądź! Uwierz tak jak my! Hej, dzieciaki, to nasz dzień! Aleksplozja śpiewał piosenkę z małego kroko uśmiechodylka. Mówisz o tym głupim programie z dzieciństwa? Tak, i brzmiał dokładnie tak jak krokodylek. Dobra, do dzieła! Tak jest! Naprzód, Strikersi! Nie zgadniecie! Zainstalowałem sobie kamery w całej mojej przyczepie. A ty wciąż o tajemniczym użytkowaniu kibelka? Daj sobie spokój, El Matadorze! Sprawdźmy! Do przodu, bla, bla, bla. A, tuż po naszej porannej przerwie na kawę... Wielki Bo! Jak mogłeś! Co ci mam powiedzieć? Tam mi się najlepiej powtarza dialogi. Dobra, dialog. To jak on brzmi, Wielki Bo? To było... O, rany. Tekst! Kule biją! Właśnie tak. Kule biją! Nowy scenariusz od Alexa. Łapię. Szpaner. Badabu! Wielki finał. Ujęcie drugie. I... akcja! Okej, pocisk wejdzie tylko przez ten szyb wentylacyjny. Myślisz, że ocalisz się, nie dusz? Dasz radę! Pilna przesyłka dla ciebie, Alex. Nie teraz, Ewan. Kim jest Ashley Orzechówka? Aleksplozja aka Ashley Orzechówka. Uwaga! Będę strzęcie! Cięcie? To koniec! Nie możesz teraz przerwać. Opuścić plan! Dzisiaj gramy mecz. Trenerze, ten dialog wymaga dopracowania. Wie pan, jak to jest. Perfekcja wymaga czasu. Dobrze. Byle tylko zdążyli skończyć przed meczem. Okej, 10 minut przerwy. Mamo, nagrywasz mnie? Cześć, przyjaciele! Nie. Dzisiaj ktoś prosił mnie, żebym skłamał, ale powiedziałem nie. Wiecie dlaczego? Krokus! L-O-J-A-L-N-O. Trzeba dobry mieć styl! Z lojalności dumny bądź! Śpiewaj tak jak my! Hej, dzieciaki, to nasz dzień! Ashley Orzechówka jako Krokuś. Byłem młody i głupi.
Siemaneczko, przyjacielu. Ciekawe, czy ta taśma może zniszczyć twoją reputację twardziela. Nie męcz się, Orzeszku. I tak mamy kopię. Tak, a teraz będziesz musiał podpisać moją czapkę do myślenia. Już nigdy jej nie zdejmę. No dobra. To co mam dla was zrobić? I akcja! Pocisk wejdzie tylko przez ten szyb wentylacyjny. Myślisz, że ocalisz ziemię, Jones? Masz rany. Uwaga! Będę strzelał! No weź, bracie! Pomoc, strzeliłeś najwięcej goli w tym sezonie, Shaker! Nam wystarczy jeden! Ujęcie czwarte. I akcja! I... Nic fikusznego, Shaker! Byle trafić do dziury! Ujęcie piąte! Skup się na piłce, Shaker! I przy okazji też na celu! Ujęcie szóste! Głowa niżej, bracie! Ja! Ale popatrz w górę! Nie myśl za dużo! Wyluzuj się! Znaczy, za mało też o tym nie myśl, nie? Ujęcie siódme. Ósme, 32, 50, a może czas na przerwę? Możemy zrobić przerwę, Alex? Nie! Dobrze, już dobrze, ja to zrobię. Dość tego! Jesteście tutaj tylko dlatego, że umiecie grać w nogę. Przecież aktorzy z was tragiczni. Dorobimy gola w postprodukcji. Koniec zdjęć, ludziska! Czekaj, to wszystko? To właśnie znaczy koniec. Ej, myślicie, że na imprezie będzie żarcie? Byliście super. Shaker? Shaker? Shaker! Wciąż myślisz o ratowaniu planety, Jones? Chyba jestem myślami na innej planecie, kapitanie. Nasi kibice nie przyszli oglądać cię w plastikowym kombinezonie. Chcą zobaczyć, jak robisz to, w czym jesteś świetny. Więc zamieńmy te smokingi na ciuchy bardziej w naszym stylu. Pora na prawdziwą akcję! Elma ta, ziomku, do szatni w tę stronę. Po co korzystać ze starej, śmierdzącej szatni, kiedy luksus tam nie czeka? Kule! Możesz korzystać, Elmatadorze. Tego lata jedna grupa piłkarzy stawi czoło innej grupie piłkarzy. W epickiej bitwie o posiadanie piłki! Mak, to nie jest zapowiedź filmu, tylko niepokonani United kontra Super Strikers! Siemanko, przyjacielu! No. Hej, dzieciaki, to nasz dzień! No i? Początek gry jest zawsze pół na pół, chyba że uda się spacyfikować zagrożenie. Zobaczymy. Niepokonani United obstawili swoją bramkę. Są niczym armia. Ale jemu i armia nie straszna. Na krawędzi pola bramkowego. W końcu nazywają go długostrzałowcem. Skup się na piłce. Na celu. Głowa niżej, bracie. Ale oczy w górze. Nam wystarczy jeden. Jeden gol! Czekamy na ciebie, Shaker! No tak! Strzelaj, młody! Co? Nie! Shaker podał do tyłu zamiast strzelać! Ha!
Odchodzi przegrany, ale Shaker powróci jeszcze w drugiej części. Chyba w drugiej połowie, Mac. Przecież tak powiedziałem, Brendo. O? Krokodyla uśmiech znasz. Kiedy szukasz przyjaciela? A już minęła dobra chwila. Pora byś poznał kroka uśmiechodyla. Uwielbiam ten program. Znaczy, uwielbiałem. To tak jak ja. No wiesz, dawniej. Chciałem to samo powiedzieć. A dzisiaj poznałem prawdziwego uśmiechodyla. Co? Podpisał mi czapeczkę trwałym markerem. Poznałeś Ashleya Orzeszkowe. To jest podpis Alexa Ploziego. Tak, Alex i Ashley to ta sama osoba. Co? Też się tego dzisiaj dowiedziałem. Mam nadzieję, że ta strategia nie uwzględnia mnie, trenerze. Chyba zapomniałem, jak się strzela gola. Tak, nie wierzę, że to mówię, ale czy możesz łaskawie przestać do mnie podawać? A, te chybione strzały na planie, serio, namieszały mi w głowie. Kiedy się starałeś? Ale nic nie jest cacy. Podnieś głowę, wypnij piersi, prędko wracaj do pracy. Co to ma być, zio? Rozchmurz się z programu Kroko Uśmiechodyla. Bajka z dzieciństwa. To był gniot, stary. Przestałem to oglądać, zanim nauczyłem się chodzić. Błagam, przecież to klasyk. A wiedzieliście, że Alex Plozja grał Kroka? Ten twardziel? Grał Lamusodyla? Hej, niektórzy wciąż kochają Krokiego, dobra? Na przykład Dingan wziął autograf od Alexa na czapce i to dzisiaj. To niemożliwe. Kręciliśmy cały dzień. Tak. Myślałem, że ten dzień już nigdy się nie skończy. Szaleństwo! Nie udawaj, wielki Bo. Nagrałeś się na kupo kamerce. Weź już odpuść. Tak, to kiepski moment, ziomek. Chłopaki, moment. Pokaż to nagranie. Dingan był na planie. I to ze swoimi opiekunkami. Ha! Co te lamusy robiły na naszym planie filmowym? Trenerze? Nie, 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 nie. Nie zdążycie dojechać na plan i z powrotem przed drugą połową. I tu się właśnie nie zgodzę. Okej. Fabryka! Okej, to jest sztos auto. Mam pewną teorię. Muszę... Troszkę zapiekło. Prawie! Halo? Jasne, mam czas na ankietę. Okej, wyżej. Nie, niżej. Wyżej. Tak. Brakuje jednego. Nie! Dwóch zawodników w czerwieni zniknęło. Ha! To sabotaż! Tu jest płytka z plastiku. Żaden strzał nie mógł trafić. To nie była twoja wina, Shaker. Niepokonani United na bank namówili do tego Alexa. Alex, tak jakby blokujesz naszą drogę ucieczki. Nie pozwolę wam zrobić wziąłem prosto w ciemną noc. Skarra i Vince tego nie chcą. Mogą zdradzić światu moją tajemnicę. Jaką? Że byłeś krokiem uśmiechodylki. Co? Skąd to ty? Przecież kroko wymiatał. Co? Tak myślisz? No pewnie. Tak. Każdy przecież wie, że byłeś najpopularniejszym płazem w historii telewizji. Chyba gadem. Niestety, moja reputacja jako boom reżysera będzie zniszczona. Nie. Kroko jest prawdziwą legendą, stary. Tak, to ulubiony program każdego człowieka, poniżej 3 lat. A pomyśleć, że przez tyle lat się go wstydziłem. To zejdziesz z drogi? Przyjacielu? Porzuceni przez tych, którym najbardziej ufali. Shaker i El Matador na pewno zaraz wrócą, Mac. Taniec! Ha, ha, ha!
El Matadorze, twoja gra aktorska była niesamowita. Nie, twój występ w aucie był oscarowy. Nie, ty byłeś lepszy. Nie, okej, byłem najlepszy. To jak? Gotowy na następny wspaniały występ? Wrócili! I tym razem... Grają w nogę, jak poprzednio. Co tam? Gdzie byłeś, Shaker? Po pierwszej połowie nie byłem pewien, czy dam radę grać. Potrzebowałeś dłuższej przerwy, żeby się wypłakać. Dałbyś mu spokój, Skarra. Nie dość się już wycierpiał? Czas ucieka czerwonym trykotom. I tylko jeden gracz Strikerów nie jest kryty. Oczywiście chodzi o Shakera. Gotowy, żeby ocalić świat, Jones? Uwaga! Nie! Będę strzelał! Dobra robota, chłopaki! Dobra, panowie! Pozdrawię! A teraz wracajmy do domu! Kule biją! Naprawdę wymiatamy, stary. Aha. Twój kibelek był prawdziwą gwiazdą, El Matadorze. Widzowie są zachwyceni pańskim filmem. Na pewno jest pan dumny. Dzięki, Leno. Proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że był pan krokiem uśmiechodylkiem? Nie będę nawet ukrywał, to prawda. Program był okropnym gniotem. Siema, Alex. Moja, czemu zrobiłeś ten denny program? Ale mówiliście, że był czarowy. To się właśnie nazywa aktorstwo. Nie nasza wina, że tak dobrze nam wychodzi. Bum! Ej, tylko mnie wolno rzucać odgłosami eksplozji. Kabum. Premiera filmowa. 80% szans na zabawę. I 90% szans, że Apiłkogedon będzie kasowym hitem. I mam dokładnie 100% szans, że powiesz... Spalniam cię! Już zamówiłam taksówkę.